And I think that's one of the biggest questions that people have. Can entrepreneurship be taught, or is it a special pytanie, sort które of sobie like wielu ludzi dzisiaj zadaje, to takie, czy można się nauczyć przedsiębiorczości? Czy można ją w praktyce, można się tego nauczyć, czy jest to coś, co jest wiedzą wlaną? And from what I've seen around the world, from Chile to Korea to United States, Romania, Bulgaria, and I'm to, co obserwuję na całym świecie, od Ameryki Południowej poprzez całą Europę, to is same here in Poland is yes, it can be taught. Że tak, można się tego nauczyć. One of the other questions is what would it take for Poland to become the Silicon Valley of Europe? Czy jest możliwe, żeby Polska stała się taką doliną krzemową w Europie? And normally there are like several components for successful entrepreneurial environment. Musimy tutaj zwrócić uwagę na kilka czynników. Good education. Po pierwsze, dobry poziom edukacji, yeah, a to widzimy, że mamy to wśród nas. Government. Po drugie, rząd wspierający innowacje. Niestety pan premier właśnie musiał wyjść. Corporations, which I'm glad to see that some of the biggest firmy, ones support this program. Firmy, czyli trzeci czynnik, i cieszę się, że są tutaj obecne również firmy, które chcą wspierać ten program. Entrepreneurs. Oczywiście przedsiębiorcy. Anyone here? I cieszę się, że też tu jesteście. Okay, we have some. And risk capital. No i oczywiście kapitał, czyli pieniądze, które ktoś chce zaryzykować, chce zainwestować. And from what I know, this is like one of the biggest problems in this entrepreneurial environment.